Jednym z celów działania Rosji jest zarządzanie strachem i wywołanie takiego totalnego przestrachu, że nad niczym nie panujemy. I ja z własnego doświadczenia powiem, że Rosjanie nie są aż tak silni, jak nam się wydaje. Rosja jest państwem autorytarnym, rządzonym dyktatorsko. Według mnie dzisiaj tak jak praktycznie reżim stalinowski. Z czym Rosja zdaje sobie sprawę, nie chcę powiedzieć z naszych słabości, ale. Z tych elementów naszego systemu, które można próbować przeciwko nam wykorzystać, Rosja po pierwszych latach dziesięciu, bodajże, rządów prezydenta Putina weszła na ścieżkę absolutnie imperialną. ale zanim przejdziemy do kolejnej rozmowy, to również przypominam Państwu o możliwości subskrybowania naszego kanału. Zajmuje to kilka sekund, nam bardzo pomaga w rozwoju Państwa, nic nie kosztuje i za wszelkie subskrypcje oczywiście z góry Państwu serdecznie dziękujemy. A z Państwem i ze mną w studiu był zastępca szefa SKW, pan pułkownik Maciej Mładesiek. witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się, witam Państwa. Panie pułkowniku, jak widzi Pan takie obrazki, jak sobie mogliśmy obejrzeć tutaj w studiu przed chwilą w kontekście... Takiej wymiany dość ostrej pomiędzy prezydentem a premierem. Wiemy doskonale też, w jakiej sytuacji znajduje się Polska, w jakiej sytuacji znajduje się Ukraina, w ogóle nasz region i świat można powiedzieć, bo rzeczywiście te napięcia rosną, no to co można sobie pomyśleć tak, też z perspektywy mm, zwykłego obywatela? Ja staram się nie komentować tego, co mówią politycy, jako że nie jestem politykiem. Ale z punktu widzenia mnie jako obywatela, jakiego byłego oficera służb specjalnych, który miał do czynienia z wieloma tego typu działaniami, czy działaniami rosyjskich służb specjalnych i wielu prezydentów było moimi zwierzchnikami, to jest mi nad wyraz nad wyraz przykro i smutno, że widzę taki obrazek głównie w wydaniu pana prezydenta, bo uważam, że że takie zachowanie w takich okolicznościach, najgłębiej rzecz biorąc, było no, mocno chybione i nie powinno mieć, moim osobistym zdaniem, miejsca. No właśnie, teraz mamy taki przekaz dla sojuszników. No, Wynikałoby z tego, że nasz prezydent nie jest do końca pewny co do intencji. Rządu, premiera, w kontekście właśnie rosyjskich służb. No, jak to wyglądało naprawdę, panie pułkowniku, wtedy, bo tu rozmawialiśmy z posłem Rozenkiem, no i był temat taki, że no rzeczywiście takie y, rzeczy podpisywano, a podpisywały je służb różnych państw na zachodzie i na świecie, i że wtedy to niestety, lub no, ze względu na obecne ówczesne okoliczności, no to był pewien proceder, który po prostu był i tyle, jakby nie ma za tym drugiego dna. To znaczy, jeżeli pan prezydent miał jakiekolwiek wątpliwości, to są sposoby komunikacji, fora, takim forum jest BBN, czy, czy spotkanie z ministrem koordynatorem, z premierem, jakkolwiek, można to załatwiać w sposób bliższy anglosasom, szczególnie Brytyjczykom, za zamkniętymi drzwiami. Ja nie sądzę, żeby prezydent miał pan prezydent miał pełnię wiedzy co do akt sprawy, nikt z nas jej nie ma, więc trudno nam wyrokować. Natomiast... Z oświadczenia prokuratora krajowego pana korneluka wynika, że to była standardowa procedura, akt, które, które także służba za mojego współkierowania i kierowania przez, przez szefa ówczesnego służby dostarczała do prokuratury i sądu, bo przypominam, że w roku 2014 zatrzymaliśmy rosyjskiego szpiega, byłego polskiego oficera i też usłyszał zarzuty i też z przyczyn obrończych zapoznał się z aktami sprawy. Więc to nie jest niczym nadzwyczajnym, tym bardziej, że osoba, która prowadzi działalność agenturalną, dokładnie wie, co robiła. To nie jest dla niej żadna niespodzianka. I tak jest zawsze, czy to dotyczy ludzi pracujących dla Polski czy przeciwko Polsce, to jeśli taką działalność prowadzą, to wiedzą kiedy, gdzie, jak i co robili. Więc dla pana Rupcowa, Pablo Gonzalesa, nie było zaskoczeniem, czego dotyczyła sprawa. Ewentualnym zaskoczeniem mogło być w jakiś sposób dowiedziano się o jego działalności, ale sądzę, że tutaj do, dołożono wszelkich starań, aby maksymalnie utrudnić mu zorientowanie się w tej sprawie. Panie pułkowniku, w kontekście też obaw o kwestie związanych z rosyjską agenturą, przeprowadziliśmy ankietę na ponad 500 głosów, czy w Polsce mamy liczną rosyjską agenturę i 78% z oglądających uważa, że tak, w związku z tym no, obawa przed tą... Rosyjską agenturą jest dość duża, też biorąc pod uwagę no, historię naszego kraju, która niestety była bardzo kręta yy, i bliskość właśnie yy, do Rosji. Yy, uważa pan, że w kontekście i Orbcowa, i też tej dziennikarki, i też tych doniesień rzeczywiście w Polsce może być tych agentów jeszcze więcej. Yy, no, możemy się czegoś obawiać i możemy spodziewać się niedługo jakichś kolejnych wielkich rewelacji? Gdyby ustalenie, ilu jest rosyjskich szpiegów można było załatwić ankietowaniem, to byłoby super. Natomiast absolutnie to jest przeświadczenie osób na podstawie wiedzy bardzo ogólnej, głównie medialnej, emocji. Natomiast gdybyśmy wiedzieli, ilu jest rosyjskich szpiegów, to by ich nie było, bo byśmy ich po prostu zidentyfikowali, zatrzymali, wydalili, wsadzili do więzienia. Więc nie wiadomo, ilu ich jest. Natomiast na pewno ze względu na obecną sytuację, na charakter działań, na tryb, w jakim służby rosyjskie specjalne, głównie wywiadowcze, pracują, to działają w o wiele większym zakresie, w o wiele większym zaangażowaniu, w związku z powyższym też angażują większą ilość osób. Rosyjskie służby, wespół z białoruskimi, pracują w reżimie wojny, tak de facto, na terenie Polski, na terenie Europy, bo Rosja toczy wojnę. Ja nie lubię określenia pełnoskalową, ale ja wiem, że to przemawia do wyobraźni. Więc tak, Rosja toczy regularną wojnę na terenie Ukrainy i toczy ją w sposób nie wysyłający może żołnierzy, ale używający wszystkich dostępnych jej aktywów w stosunku i przeciwko państwom, które Ukrainę wspierają. No i w związku z tym właśnie ta wojna hybrydowa dotyka też nas. No i teraz pytanie w kontekście takich kulis, bo to też często ludzie, tak jak pan powiedział, no kierują się emocjami, kierują się wiedzą medialną, no ale jak to wygląda w praktyce podsykiwania takiego agenta, jak to wygląda od kulis, bo rzeczywiście to są często historie, no, jak z filmów, tak, i na, na bazie tych historii powstają filmy, no, z podstawienia na przykład kogoś, zaginiony syn, tak, e, na podmiana człowieka, takie rzeczy się autentycznie dzieją na naszym świecie. Nikt nie wierzy, że może go to spotkać, a czasem się to dzieje. Tak, dzieje się, aczkolwiek nie dzieje się to w sposób hollywoodzki, tak prosto, jak... Powszechnie może się wydawać tym, którzy czytają książki, które o tym piszą, beletrystyczne, czy oglądają filmy. Natomiast zasada co do istoty rzeczy jest podobna, bo e, niedawno przecież zatrzymano pod zarzutem szpiegostwa e, w Polsce Tomasza L., że nie wymienię nazwiska, pra, byłego pracownika Urzędu Stanu Cywilnego chociażby. I taka osoba może typować osoby, dane, dostarczać danych, był to pracownik urzędu stanu cywilnego, które mogą być wykorzystane do pracy wywiadowczej, czyli dostarczać wzorów dokumentów, oryginalnych dokumentów, oryginalnych danych osób, pod które można podszyć kogoś. Natomiast jeśli mówimy o panu Pawle Rupcowie, to pan Paweł Rupcow raczej był osobą, która jeśli została ukadrowiona, to została ukadrowiona później, czyli później stał się kadrowym pracownikiem wywiadu wojskowego rosyjskiego, a raczej wcześniej został pozyskany do współpracy ze względu na swoje korzenie sprzyjające okoliczności. Jako, że służby specjalne najpierw prowadzą działania typownicze, czyli szukają, kto nadałby się do realizacji ich zadań, ich celów. No i prowadzą taką selekcję, zbierają informacje, jeżeli okoliczności są sprzyjające. A tych okoliczności musi być naprawdę wiele, w niektórych przypadkach dochodzi do realizacji pozyskania, wysłania takich osób w te miejsca, gdzie mogą prowadzić działalność zgodną z celami i założeniami Rosji i tej służby, która tą osobę werbuje. No właśnie, i w kontekście ogólnie kwestii związanej z tymi agentami, to jeszcze no. Zadaliśmy kolejne pytanie dla ankiety, ale to oczywiście, jak Pan powiedział, to nie jest jakby kwestia tego, że to jest reprezentatywne, no ale to pokazuje pewne nastroje społeczne, czy Polska jest bezpieczna w kontekście tego, co się dzieje, no i 64% uważa, że nie, no czyli większość mimo wszystko, więc rodzi się pytanie, czy Polska jest na tą wojnę hybrydową z Rosją i czy z kolektywnym wschodem można powiedzieć, bo tutaj można dać Białoruś, czy, czy w ogóle tą wspólnotę niepodległych państw, która mniej więcej się powiela z tym byłym Związkiem Sowieckim, z tym terytorium. Czy Polska jest na tą wojnę gotowa i no, czy właśnie jak mieliśmy takie sytuacje jak z prezydentem Dudą i premierem Tuskim, no to kilka osób może sobie nie zadać jego pytania, czy na pewno jest gotowa. To uczucie jest oczywiście subiektywne, ale bierze się z konkretnych przesłanek, czyli z tego, co słyszymy w przekazie powszechnym, publicznym, medialnym, który mówi o zdarzeniach niekorzystnych, o zagrożeniach, o ujęciu takich czy innych osób działających na rzecz służb ukraińskich. I to przeświadczenie bazuje na tym, i ono polega na prawdzie, tak, Polska jest zagrożona. Natomiast to nie jest tak, że nic się nie dzieje, aby temu zapobiec, bo przypominam, że to, że ujmujemy tych szpiegów, agentów, ujawniamy, czy ich działania, czy przewidujemy i mówimy, że mogą się wydarzyć, czyli mamy wiedzę o tym, że mogą działać i w jaki sposób, świadczy o tym, że służby działają. Działają na tyle, jakie mają oczywiście możliwości. I te możliwości są zdeterminowane decyzjami politycznymi. Jak niedawno słyszeliśmy, Polska zdecydowanie zwiększa swój potencjał w tym zakresie. Chociażby rozbudowując strukturę zarówno kontrwywiadu cywilnego, jak i wojskowego, bo ogłoszono nie tak dawno, iż odtwarzane są lokalizacje, chociażby delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak też będą tworzone nowe jednostki terenowe służby kontrwywiadu wojskowego, które w tym zakresie widać, że zwiększają swój potencjał. Czy to nastąpi bardzo szybko? Nastąpi, uważam, tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, ale to świadczy o tym, że ten problem jest widoczny i że Polska absolutnie tutaj nie czeka na cokolwiek innego, tylko działania są podejmowane. Poza tym, pozytywny wydźwięk tej sądy, o której Pan wspomniał, jest taki, że świadomość społeczna tego problemu jest większa. Ludzie wiedzą o tym, słyszą, w związku z powyższym. Są bardziej wyczuleni i tu namawiam wszystkich do tego, żeby zwracać uwagę na rzeczy, które mogą się każdemu wydawać istotne, o których wypadałoby i trzeba by poinformować służby bezpieczeństwa, czy to policję, czy kontrwywiad, czy kogokolwiek innego. Natomiast też trzeba zachować zdrowy umiar, aby nie popaść w psychozę, bo jednym z celów działania Rosji jest zarządzanie strachem i wywołanie takiego totalnego przestrachu, na niczym nie panujemy, że właściwie Rosja może się panoszyć jak. To chce. się w przeszłości udawało, niestety, czy to w Polsce, czy na zachodzie, w takim sensie nie, że licznego strachu, ale myślę, że obawa wobec Putina, wobec jego wojska bywała spora na zachodzie. I tak naprawdę trochę tą obawę zdemaskowało, czy zmniejszyła kwestia Wojny na Ukrainie, no bo ona oczywiście nie pokazała, że armia rosyjska jest zupełnie bezsilna, też no, zdemaskowała ten taki mit tworzony przez rosyjską propagandę, tak? że to są niezwyciężone po prostu oddziały, tak bo pamiętamy te filmiki propagandowe, też wystąpienia Putina na różne konferencjach, no, które dla wielu były przekonujące, tak, bo Putin rzeczywiście te, no, jako jako KGBista, no, jest dobrze wyszkolony i umie się wypowiedzieć w taki sposób, żeby kupić ludzi z różnych części świata, nie tylko z Rosji. Tak, ale Rosjanie część swych sukcesów odnoszą ze względu na nasze przeświadczenie o ich mocy. Dokładnie. Ja z własnego doświadczenia powiem, że Rosjanie nie są aż tak silni, jak nam się wydaje. Co nie oznacza, że nie potrafią prowadzić działalności, a dziś prowadzą ją we wzmożony sposób. I tutaj oddzieliłbym kwestię armii rosyjskiej i służb specjalnych, bo ten profesjonalizm, jeżeli chodzi o służby socjalne, jest relatywnie wyższy niż sił zbrojnych, rosyjskich, natomiast to nie jest działający bez zarzutu idealnie mechanizm. Zresztą, no, dzisiaj w ostatnich dniach nawet słyszymy ostrzeżenia, jasne, wyraźne komunikaty, szefa CIA, szefa MI6, czyli brytyjskiego wywiadu, czy wielu oficjeli, którzy mówią wprost tak, że Rosja prowadzi wojnę sabotażową, że będzie stosowała akty terroru. Ja wielokrotnie powtarzałem i, i to wtedy może nie wybrzmiewało, ale moim zdaniem Rosja prowadzi aktywną działalność i kognitywną, i sabotażową, i wywiadowczą od co najmniej lat 15. Tylko że my jej nie dostrzegaliśmy, bo ona też ewoluowała. Natomiast już w roku 2011-2014 w późniejszych latach następowały akty terroru, polegające na wysadzaniu chociażby magazynów amunicji broni, które miały wspierać Ukrainę. To było i w Bułgarii, i w Czechach. W Czechach nawet zginęły dwie osoby bodajże. To były akty zabójstw zarówno byłych oficerów Służb Specjalnych Rosyjskich, pana Litwinienkę, próba zabicia pana Skripala, z którym miałem okazję rozmawiać przez jego... Nieudanym, nieudaną próbą zamachu. To były zamachy na handlarza bronią bułgarskiego pana Gebrewa. To były akty sabotażu i wspierania medialnego, jak chociażby propaganda medialna, bo media są bardzo silnym środkiem oddziaływania, czyli instalowania agent propagandowych rosyjskich w postaci stacji Russia Today. Wszem i wobec. I, I to jest jedna kwestia. I tutaj ten wątek medialny bym rozwinął, bo e, Paweł Róbcow vel Pablo González, no to był dziennikarz. I na tą jego pozę e, dziennikarza, no dużo ludzi się dało złapać i go broniło w nawet zatrzymania przez polskie służby. E, no i niestety ta, ta lista, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, hańby, czy takiego zdezorientowania jest dość pokaźna. To nie są postacie anonimowe. No i zapewne oczywiście to nie było spowodowane tym, że to byli rosyjscy agenci, no ale jednak to pokazuje jaka jest siła oddziaływania, tak jak to potrafi być skutecznie przeprowadzone na mediach. Tak, i tu chcę wszystkim też przypomnieć czy uzmysłowić, że praca dziennikarza i praca oficera służb specjalnych bardzo w niewielkim stopniu się różni. Jest bardzo podobna, tak? Co do zasady, i dziennikarze i pracownicy służb specjalnych mają za zadanie pozyskać informacje, metody są bardzo podobne właściwie bliźniaczo podobne. W związku z powyższym umieszczanie osób, które współpracują ze służbami specjalnymi albo oficerów tych służb w agendach, które mogą gromadzić informacje oficjalnie, tak jak to robią dziennikarze, czyli w różnych redakcjach, niesie z sobą dwa cele. Po pierwsze, mogą uzyskać te informacje, tak jak pan Gonzales Rupcow, bo dziennikarz ma dość łatwy dostęp i jest dość mocno tolerowany, nie musi się kryć ze swoją działalnością, zbieranie informacji i może być w takich miejscach, on jeszcze chyba e, działa jak korespondent wojenny, czyli w tych, gdzie Rosja ma swoje interesy. A po drugie, może oddziaływać propagandowo, czyli może publikować swoje materiały, a wiemy, że Rosjanie zawsze wspierali przekaz medialny i tą scenę polityczną, każdą skrajną, i lewicową, i prawicową. I zawsze jest ten argument wolnej słowa, wolność mediów, to nie jest na przykład wpływy rosyjskie, tylko to jest moja opinia na przykład, tak? I jakby w imię wolności słowa mogę tak robić, tak? Mogę tak pisać, mogę tak twierdzić. Oczywiście ja to nie mówię, że żeby od razu wszystkich tutaj szufladkować, no ale takim mechanizmem można się posłużyć, tak? W przypadku dziennikarzy. Można. Rosja jest państwem autorytarnym, rządzonym dyktatorsko. Według mnie dzisiaj tak jak Praktycznie reżim stalinowski. W związku z powyższym nie dba o reguły. My dbamy o reguły, dbamy o wolność. Wolność jest i jednostka jest naszą chyba najwyższą wartością. Dla Rosji nie. W związku z powyższym Rosja zdaje sobie sprawę, nie chcę powiedzieć z naszych słabości, ale z tych elementów naszego systemu, które można próbować przeciwko nam wykorzystać. Jak wolność słowa, czyli głoszenie bez dużych ograniczeń, bo nie można mówić wszystkiego oczywiście, ale bez dużych ograniczeń. Tego, co jest zgodne z narracją rosyjską. Więc tutaj Rosja ma pole do popisu w prowadzeniu operacji wpływu, kształtowania opinii społecznej. Ale wszystkie media, w tym dziennikarze, mają też wielką zasługę, bo prowadzą działania odpierające dezinformacje, bo ta wolność słowa pozwala też mówić, że ta informacje prorosyjskie są nieprawdziwe. Tak? Więc tutaj jest cały czas i będzie walka pomiędzy tym balansowaniem, pozwalaniem mówienia czegoś negatywnego i odpłamywaniem rzeczywistości. No tak, bo Rosja wykorzystuje takie luki naszego systemu, których sama nie przestrzega, tak jak właśnie było stwierdzone wolności słowa i to jest pewnego rodzaju paradoks, że często te rosyjskie boty krzyczą o wolności słowa, bo też doskonale wiemy, że no niestety są tego typu boty, są różne konta, są różne postacie realne, jak na przykład Paweł Rubców, które te propagandy w jakiś sposób starają się utrzymać, czy no, potwierdzać w naszych, naszych kręgach zachodnich. No i teraz pytanie właśnie o świadomość też w innych państwach tego wszystkiego. Tutaj w rozmowie z Andrzejem Rozakiem przytoczyłem tę sprawę związaną z tutaj była taka rozmowa z byłym prezesem papu, panem Surmaczem, no i on mówił o tym, że w, w Hiszpanii, w tej samej budynku, co była hiszpańska agencja prasowa, która obsługuje o wiele więcej niż Hiszpania w związku z językiem hiszpańskim, no, który ma ogromne połacie terenu na całym świecie, no w tym samym budynku czy to Sputnik czy właśnie Rasia tutaj sobie też piętrę wynajęła, no i Hiszpanie nie widzą w tym nic. Przynajmniej wtedy nie widzieli, to jeszcze było przed inwazją na Ukrainę. Nie widzieli w tym nic zdrożnego, no co, pracują sobie. I właśnie teraz ta, i Paweł Ruxow też przybył do nas z Hiszpanii. Chodzi mi, ja tu nie mówię, żeby teraz Hiszpanię tutaj e, w, Hiszpanów tutaj katować e, jakimś takim negatywnym przekazem, tylko chodzi o same przykłady, że państwo, które są daleko od Rosji, które tak nie interpretują tego zagrożenia jak my, nie są tak bezpośrednio zagrożone, no mogą podchodzić do tego bardziej lekceważąco, czy z mniejszą świadomością, a też doskonale wiemy, jaka była historia np. Nord Streamów, czy innych inicjatyw, które były na korzyść Rosji w historii Unii Europejskiej i naszego regionu, no które niestety odbiły się czkawką i też dzięki temu, na, z jednej strony no, na nieszczęście, ale z drugiej strony był pozytywny efekt tego, no dzięki temu upadły, tak, przez to, że Rosja pokazała swoją prawdziwą twarz już tak naprawdę bez żadnej maski. Tak, bo my, tutaj trzeba by rys historyczny przytoczyć, my jako państwa demokratyczne, a my odzyskaliśmy taką, taką pełną wolność dość niedawno, czyli tą wolność jednostki demokrację i państwa Zachodu po tej zimnej wojnie, po opadnięciu tej żelaznej kurtyny, odetchnęły trochę z ulgą i popadły w taką euforię, że teraz będzie lepiej, bo nastąpiło pewne zachwianie tej imperialistycznej działalności Rosji w postaci rządów prezydenta Jelcyna, a to trwało bardzo krótko. Natomiast prezydent Putin w miarę szybko wrócił do na tory e, e, działalności imperialnej, tylko my jako kraje zachodnie, szczególnie Stany Zjednoczone, absolutnie nie chciały powrotu do stanu sprzed zimnej wojny. Czyli nastąpiło takie wypieranie i posiadanie nadziei, że może ta Rosja będzie już lepsza, wejdzie na tory fajniejsze, a my będziemy bezpieczni, bo już się poczuliśmy bezpieczniej. Plus Rosja, zgodnie ze swoim działaniem, dość mocno korumpowała nas, czyli ułatwiała i stwarzała pozory współdziałania, otwarty handel, tanie surowce, co powodowało dość silne związki wszelakie, co skutkowało tym, że ta działalność rosyjska szukania wpływów była łatwiejsza. Natomiast Rosja po pierwszych latach 10 bodajże. Rządów prezydenta Putina weszła na ścieżkę absolutnie imperialną, tylko że małymi krokami, a my też nie chcieliśmy jej dostrzegać. Bo z punktu widzenia danego kraju, jeżeli coś toczy się daleko, tak jak Ukraina jest daleko od Hiszpanii, to na przykład Czeczenia była daleko od Polski, Gruzja była daleko od Polski, więc to też aż tak nam nie spędzało snu z powiek. to tak, też z drugiej strony tutaj trzeba wymienić tę sprawę, czyli najpierw lot właśnie Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi razem z innymi e, przywódcami państw, no to nie było... Ja wielu. powiedziałbym, że najpierw lot prezydenta Kwaśniewskiego do Kijowa w 2004 roku, czyli... To też wtedy podczas tej rewolucji, ale no mamy kilka wydarzeń, no i pamiętamy też ten list Jarosława kaczyńskiego w 2010 roku o imperialnej twarzy Rosji, e, no który wtedy nie, przy, nie, nie spotkał się z dużym entuzjazmem społecznym e, i polityków, no i e, no... Też był taki moment w historii polskiej polityki, że niektórych straszono tym, że ktoś jest właśnie rusofobiczny, tak, że on jest po prostu, matą tą rusofobię wysaną z, z e, mlekiem matki, w związku z tym, no, były różne etapy tego podejścia tak. do Rosji. dlatego też ja twierdzę, że nasz punkt widzenia jest inny niż punkt widzenia krajów zachodnich, które leżą dalej od, od tej granicy flanki wschodniej, natomiast to też ewoluowało u nas, tak, im to zagrożenie było bardziej namacalne, my reagowaliśmy szybciej. Ale niekoniecznie administracji innych krajów łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. E, natomiast e, e, rok 2014, czyli rozpoczęcie inwazji na Ukrainę, już trochę wstrząsnęło bardziej. Natomiast w dalszym ciągu to jeszcze nie była ta świadomość, no która właśnie, nastąpiła. Bo, bo Niemcy, że tak powiem, z tym nie zrezygnowali. Nawet taki analityczny przykład, ale jak oglądałem sobie Final Four Ligi Mistrzów w piłkę ręczną, to ciągle mi się wyświetlały te reklamy. To już widzę Mistrzów, Gasparom się reklamował i wszystko my było My też nie. Wszystko było cacy. My też nie. Natomiast my patrzyliśmy na Rosję z większą obawą i większą świadomością. I wprost mówiliśmy, że tak być nie powinno, ale to też zależy wszystko od pozycji danego kraju. Ten głos z kraju jest słyszalny mocniej, kiedy ta jego pozycja jest mocniejsza, więc to jest cały czas ewolucja. I ta ewolucja postępowań rosyjskich, czyli wejścia na ścieżkę już silnej konfrontacji, w końcu spowodowała otrzeźwienie, bo dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy 4 lata temu, czyli w roku 2020. A rok 2020 był istotnym, bo zaczął się pierwszy poważny kryzys światowy, czyli pandemia, który otworzył pewne ścieżki postępowania. Czyli nauczyliśmy się reagować trochę inaczej i te kryzysy następowały jeden po drugim. Czyli trochę nas to zahartowało i przygotowało do następnego kryzysu, czyli ataku na Ukrainę. No i dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że dziś czarne staje się czarnym, a białe białym bez żadnej dyskusji i następuje nowy podział, ja uważam, świata w zakresie bezpieczeństwa. Czyli de facto czeka nas następna innego typu, ale zimna wojna. Czyli świat już nie dzieli się na Rosję i e, NATO. Tylko dzieli się na państwa demokratyczne i państwa autorytarne, które nie szanują wolności jednostki, i te, które szanują I tutaj wolność jednostki. Takim wypełnieniem tego podziału, można powiedzieć, takim utwierdzeniem jest powstanie m.in. BRICS, które skupia te państwa nie do końca demokratyczne. Oczywiście tutaj można by się spierać o konkretne przypadki, ale jednak państwa, którym Obecny porządek świata do końca się nie podoba, Wiemy, mimo wszystko, że ciągle Zachód jako taki dominuje w tym świecie. No i tu mamy już ewidentny podział, tak? Tu się tworzy sojusz międzynarodowy, który ma ten ład trochę naruszyć. Tak, ale nie tylko w państwach niedemokratycznych, bo w łonie chociażby Unii Europejskiej mamy Węgry, w NATO mamy Turcję, która też jest zarządzana w sposób autorytarny, i pojawiły się pogłoski o możliwości. Dołączenia Turcji do, do BRICS-u. Dokładnie, dokładnie. E, e, Węgry, no chyba nie muszę tłumaczyć, jak to wygląda, ale mamy trendy we Francji, w Niemczech. No, nasz kraj też ostatnimi laty nie przykładał się do, takiego, do takiej jedności europejskiej, mówiąc ogólnie. Tak? No, generalnie jedność europejska bym powiedział też, już tutaj rozwijając dalej kwestię też niemiecką, o której wcześniej wspomniałem, no to gdy patrzy się przeciętny obywatel Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy patrzy na pomysł Nord Streamu i też to, że rzeczywiście no, bardzo późno to otrzeźwienie w przypadku Niemiec nadeszło i to w przypadku dostaw broni, i teraz nie dumąc, czy ten trend zostanie utrzymany jakkolwiek, no to też może być takie podejście do liderostwa politycznego Niemiec dość, no dość sceptyczne. Jak najbardziej zgadzam się, że Niemcy w swojej masie gospodarczej uległy takiemu kuszeniu łatwym szybkim pieniądzem, czyli taka korupcja i przekupstwo nastąpiło bezwzględnie, jeżeli chodzi o, o całość gospodarki a nie ustrzegły się takim trendom, jak trendy nacjonalistyczne, przykładem AFD i, i zachorzące faszyzm czy dyktatorskie we Francji, czyli stronnictwa Marine Le Pen w Hiszpanii, we Włoszech. Te trendy są, więc my musimy dbać o tą jedność jak jedność w rodzinie, gdzie nie zawsze wszyscy się kochają, ale powinni się trzymać razem, bo przeciwnik niechętny nam chce tylko skorzystać z podziałów. I jeszcze ten temat pewnie rozwiniemy, też taka ostatnia ciekawostka w ramach Blix. Pierwsze spotkanie grupy Blix odbyło się 16 czerwca 2009 roku w Rosji. Burgu, więc myślę, że to dużo mówię o tej organizacji. I szanowni Państwo, mamy pierwszy telefon dzisiaj, także teraz odbierzemy. No i dobry wieczór, oczywiście, z kim mamy przyjemność. Jakie jest pytanie? Dobry wieczór. Moje nazwisko Jabłońki i mam pytanie następujące. Jesteś członkiem NATO. NATO, które zniszczyło Rosję w tak, że zimna wojna zakończyła się rozpadem Rosji na 15 państw. Rosja chce odbudować swoje posiadanie, odbudować Czerwony carat. Czy nie chodzi o, czy nie chodzi Rosji o to, żeby wyciągnąć Polskę z NATO, tak, żeby Polska straciła Złamała artykuł 5 ustawie, ustawy o, o zakazie agresji. I Polska, wciągnięta przez Ukrainę w bezpośrednie działania na przeciw Rosji, traci ochronę natowską. I działania w tym kierunku idą. Prezes Kaczyński. Chciał, żeby Polska dostała broń atomową sprawa, sprawa wybuchu granatników, które rzekomo były rosyjskie, a to były ukraińskie. Sprawa przeciw rakiet ukraińskich, które wylądowały na Lubelszczyźnie. Co było przedstawiane, że to rosyjskie yy, rakiety spadały, to były próby wciągania Polski bezpośrednio w konflikt z Rosją. Nie udało się. I Polska jest bezpieczna. I tutaj pan znaczy, znak zapytania powoli chyba, że jeszcze yy, coś by się pan dodać? Chcę dodać, że Rosja. Chce wciągnąć w konflikt z, zbrojny Polskę po to, żeby straciła ochronę natowską. To jest nasze jedyne zabezpieczenie. A Ukraina, bez Ukrainy, jesteśmy bezpieczni, chociaż korzystnym jest sojusz z Ukrainą jako wał bezpieczeństwa. Który oddziela Niemiecką Unię Europejską od Rosji? Tak, żeby Dziękujemy nie został. Bardzo za pytanie, i tutaj prosilibyśmy pana pułkownika o komentarz. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencję pana, który, który tutaj akurat dzwonił, ale Rosja nie jest szczególnie ukierunkowana tylko i wyłącznie w swoich działaniach na Polskę. Rosja oddziałuje. Znaczy w ogóle Rosja absolutnie nie chce wciągnąć do konfliktu Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. NATO jako sojusz ma na tyle dużą przewagę, że nie jest stanie Rosja być przeciwnikiem sojuszu w konflikcie zbrojnym. W związku z powyższym Rosja tego nie chce, natomiast oddziałuje i będzie chciała oddziaływać na. I poszczególne państwa sojuszu, i na sojusz w całości, ale nie tylko na NATO, bo także na Unię Europejską i całą koalicję wspierającą Ukrainę, w taki sposób, aby doprowadzić do różnicy w interesach danych krajów, poprzez chociażby próbę ingerencji w wybory. Mamy rząd sprzyjający wę na Węgrzech e, Rosji. Orban jest oczywiście i otwarcie prorosyjski w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej i NATO. E, i Rosja zawsze działała na rozbicie swoich przeciwników, bo tylko wspólny sojusz może zagwarantować wspólne działanie. I tutaj nie obawiałbym się jakichś spektakularnych sukcesów rosyjskich, natomiast trzeba się liczyć szczególnie wśród państw flanki wschodniej, czyli i krajów skandynawskich, nowych członków NATO, Finlandii, Szwecji, państw tak zwanej Prybaltiki, Polski, Rumunii, z tym, że będą zdarzać się incydenty, z tego względu, że wojna na Ukrainie toczy się bardzo intensywnie. Widzimy, że to się dzieje. Tak? Będą wlatywać jakieś statki powietrzne, rakiety, drony, może dojść do incydentów w powietrzu, na morzu. To jest naturalnym stanem rzeczy, w tym nienaturalnym oczywiście stanie rzeczy, jakim jest wojna. I z tym należy się liczyć. Dlatego musimy działać wspólnie. Działamy rozpoznawczo, latają samoloty AWACS, rozpoznają sytuację, żeby reagować wcześniej i tak de facto od tych incydentów ich skutki nie są bardzo duże, mimo że w Polsce zdarzyło się nieszczęście i dwie osoby zginęły od rakiet, które spadły, i rzeczą wtórną jest, czy one były ukraińskie czy rosyjskie, ale spowodowane przez agresję rosyjską na Ukrainę. Tak więc tutaj my musimy patrzeć na sojusz jako całość, i absolutnie Rosja nie ma zamiaru tylko i wyłącznie, jak pan powiedział, wyjąć czy sprowokować Polskę do jakichś działań, bo będziemy zawsze działać wspólnie i w porozumieniu z, z resztą krajów sojuszu, a nie tylko i wyłącznie samodzielnie, więc nawet jakiekolwiek działania, które będą prowadzone, będą uzgodnione wspólnie. Kwestia ukraińska to jest też kwestia, która w ostatnich tygodniach w Polsce no, miała wysoką temperaturę sporu. No, Była spowodowana oczywiście słowami Dmytro Kułęby na kampusie Polska w przyszłości. Mamy teraz nowego ministra spraw zagranicznych. Oczywiście no, to nie jest kwestia tych słów. Ministra KUEBY, niestety, no ale fakt, faktem jest nowy minister, z którym już, miał, z którym już rozmawiał, tak mieliśmy nawet zdjęcia, nie wiem, przez taksówkę czy z ministerialnego samochodu pana ministra, który rozmawiał przez telefon. No właśnie, i w związku z tym yy, rodzą się dwa pytania, jak dalej według pana może potoczyć się ten konflikt ukraińsko-rosyjski, biorąc pod uwagę tą ofensywę pod Kurskiem kwestie nadchodzącej jesieni i zimy, co wiemy doskonale, że będzie ogromnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego, no, które przez dwa i pół roku rzeczywiście zostało wielokrotnie zbombardowane, wielokrotnie posunęło rakiety, przede wszystkim na, na krytyczną infrastrukturę energetyczną, no, która w przypadku zimniejszej pory roku, no, to jest Kluczowa, żeby dostarczyć prąd, ciepło, tak, i podstawowe rzeczy, które, no, z których nie ma takiej cywilizacji, jaką my rozumiemy. Tak? Więc, więc jak pan to patrzy z dwóch perspektyw, i z dalszego możliwego toku wydarzeń, jak i tej kwestii polsko-ukraińskiej, no, na tle wołania, niestety, no, który wraca jak bumerang co jakiś czas i, i tak naprawdę ta sprawa się nie zamknęła jeszcze. Znaczy, my, jako Polska, mamy wiele trudnych elementów, jeżeli chodzi o, o politykę, Sąsiedzką, bo nie tylko z Ukrainą, z Litwą, z Niemcami, o Rosji nie wspominam oczywiście i Białorusi, bo chociażby niedawno, dwa dni temu, nastąpiło uszkodzenie cmentarza, gdzie są pochowani polscy, polscy żołnierze, więc tych aktów ze strony Rosji i działania i wykorzystywania będzie bardzo wiele, i wołęń będzie propagandowo wykorzystywany, tak, i, i, i oddziaływanie będzie w tą stronę szło. Natomiast jeśli chodzi o kwestie militarne na Ukrainie, to mm, Ukraina dość mocno zaadoptowała się do, do sytuacji i radzi sobie bardzo dobrze, ale to nie oznacza, że jest na Ukrainie dobrze i dobrze się dzieje. Ja uważam, że jest nieco gorzej niż było, bo Rosja też się adoptuje i tą zdolność do przetrwania jakiegoś czasu samodzielnie Rosja ma o wiele większą, czyli oddziaływania i, i siłą zbrojną, i ekonomią i adaptacją do, do konsekwencji tej wojny, bo Rosja też doświadcza tych konsekwencji, natomiast one nie są z naszego punktu widzenia tak odczuwane dla Rosji, jakbyśmy chcieli. W kontekście też tej kwestii wołyńskiej, no to no można sobie powiedzieć, że to jest też kwestia podsycania ze strony Rosji czy Białorusi, no ale myślę, że tutaj na kampusie mieliśmy taką sytuację, że po prostu uczestniczka, która no nie wiemy, czy miała potomków, czy nie, ale ewidentnie też zaangażowana emocjonalnie w te sprawy, co zwiększa wiarygodność jej pytania oczywiście, Pyta ministra ukraińskiego wprost, zaznaczając, że wspiera Ukrainę, nie robiąc tego w agresywny sposób, po prostu pewnego rodzaju prawdę historyczną, co też tam się należy w kontekście godnego pochówku zmarłych, no, czy też zabitych w tym przypadku, niestety tragicznie pomordowanych. No i minister Kułba nie sprowokowany w jakiś specjalny sposób, zaczął taką, można powiedzieć, tyradę nawet Mówi o ukraińskich ziemiach w kontekście akcji Wisła, tak. Mówi tak. O, w ogóle wspomina akcję Wisła w kontekście wyłania tak out-of-context, jak to się mówi. No i no myślę, że tutaj akurat jak w wielu sprawach możemy zrzucić, tak jak w przypadku Rupsowa i różnych innych wpływów agenturalnych Rosji, takie działanie, no to tutaj sam minister po prostu wywołał pewną burzę kompletnie niesprowokowaną. I tutaj ciężko zrozumieć wtedy wielu, myślę, Polakom, też szczególnie takich, którzy mieli potomków na, na wojnie w okolicach. Tak ciężko podejść do tego, bym powiedział no, do końca na chłodno, tak? bo to też jest kwestia tego, że tutaj no, minister rozdrapał bardzo takie yy, czułe zeszłości i tutaj nawet do kontrofesywy w, w tej swojej swojej odpowiedzi. Tak, to pokazuje, że te emocje są silne zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, jeżeli chodzi o ten temat. Absolutnie tak, i temu się nie ma co dziwić, bo nie jest to kwestia załatwiona, rozwiązana, a dalej żyjąca w świadomości osób. Ja powiem niedawno. Miałem spotkanie z swoimi kolegami, koleżankami z liceum mi się okazało, że dwoje z nas, jedna z koleżanek, jeden kolega, wspominali, że ich potomkowie, że ich, przepraszam, przodkowie pochodzą koleżanki właśnie z terenu Ukrainy, a kolegi z terenu Białorusi. I tych swoich przodków odkryli, więc to gdzieś żyje, tak? w, w Polakach w nas, co nie oznacza, że ta kwestia i te emocje nie są na rękę Rosji. Tak są. Oczywiście i to będzie podsycane, te emocje, i będą propagandowo wykorzystywane. Ale mądrość e, Polski, Ukrainy, i tu nie ustaliwiam ministra Kłyby absolutnie, e, e, powinna być na tyle duża, że powinno się powiedzieć, że przyjdzie czas na rozwiązanie tych kwestii. Ale dzisiaj niestety te kwestie nie są najważniejsze, czyli załatwienie e, stłumienia albo, albo jakoś poradzenie sobie z tymi emocjami nie jest... E, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o... I to jest prawda, tylko pytanie, czy po prostu nawet nie wystarczyła pewnego rodzaju deklaracja słowna, tak, ze strony, już nie mówię o kwestii rozliczania historii, tak, i to stwierdzenia, czy UPA było złe, czy dobre, i tam mówienia o tym, czy Ukraińcy nas powinni przeprosić, czy nie, bo to już powiedzmy, że rzeczywiście takie debaty historyczne to można przeprowadzić w innym, w innym okresie, no ale sam fakt deklaracji ekshumacji po konflikcie, no to myślę, że to nie jest coś, co jest niewykonalne, no to, Wystarczy wyjść na konferencji z premierem czy z prezydentem, powiedzieć to i koniec, no i się zajmiemy tym po konflikcie. Tak, ale trzeba też zrozumieć, i tu próbuję wejść w serca i umysł Ukraińców, że oni myślą dzisiaj o przeżyciu. A taki minister Kueba naprawdę nie sądzę, żeby myślał o tej sprawie jako priorytetowej. I raczej odbieram to, że po prostu się zapalił do, do tematu niespodziewanie wywołanego. Bo dziś Ukraińcy walczą o życie, o przetrwanie kraju. Wyobraźmy sobie, że 20% Ukrainy jest zagarnięte przez Rosję, a 20% Ukrainy to jest połowa Polski. To o czym my byśmy myśleli w relacjach na przykład z innym krajem, mając Rosjan na linii Wisły? Absolutnie nie myślelibyśmy i drażniłoby nas to, że ktoś porusza tak błahe z naszego punktu widzenia wtedy tematy, bo my walczymy o życie, bo nasi obywatele. Dziewczyny, chłopacy, starsi, młodsi cywile giną. tak? A widzieliśmy, że giną, i to było w takim okresie, kiedy te bombardowania były wzmożone i były duże straty wśród ludności cywilnej. Pan, że powinno się zachować chłodniejszą głowę w tego typu przypadkach? Starać się chociaż. No tak, bo w sensie, też nie bez powodu wymieniłem kwestię takiej deklaracji no Bo minister Kueba, no mógł pytanie, było ekskumację, mógł powiedzieć: tak, pracujemy nad tym z ministrem Sikorskim, i koniec. Nie, nie musiał jakby. Robić tego całe wypowiedzi tak okraszonej różnymi słowami i kwestiami, takimi jak ukraińskie ziemie, bo, bo to też sprowokowało odpowiednią części polskich polityków, bardziej bym powiedział, uczulonych tego typu sprawy, czy też, yy, yy, którzy poczuli się urażeni, którzy mówili też, a my możemy mówić, że polskie ziemie to lwów, tak? I jakby to spowodowało taką lawinę. Tak, dlatego ja uważam, że wszyscy, którzy się emocjonują tą sprawą, ktokolwiek by to nie był, a widzieliśmy, co się stało w przeszłości, nie, nie cofniemy. Powinien po prostu zachować większy spokój, umiar i, i, i przesunąć tą, tą kwestię historyczną na czas właściwszy. Po prostu. Bo teraz priorytetem jest naprawdę wspieranie Ukrainy ze wszelkich sił i ze wszelkich miar, bo Ukraina potrzebuje wszystkiego. Zresztą taki jest trend i, i decyzja wśród sojuszników, czego wydźwiękiem największym mieliśmy do czynienia po wypowiedzi Lloyda Austina, który powiedział jasno i wyraźnie, że absolutnie Ukraina będzie wspierana i to jest priorytet. Jeżeli chodzi o działania, i, i nie można dopuścić, żeby Ukraina uległa Rosji. I ta de determinacja jest duża, zresztą Stany ogłosiły następny pakiet bodajże pomocy 250-milionowej dla, dla Ukrainy sprzętu, amunicji i tego, co jest Ukrainie potrzebne. W związku z powyższym uważam, że to jest najwłaściwszy sposób na razie postępowania czyli zatrzymanie Rosji, zrobienie wszystkiego, żeby Ukraina mogła. Zdecydować, czy pójdzie w kierunku negocjowania pokoju, czy dalej będzie prowadziła działania zbrojne, bo to Ukraina tak de facto powinna o tym zdecydować, a to wymaga od nas dużej cierpliwości, dużych wyrzeczeń, także finansowych. Natomiast, przepraszam, że to powiem, ale powinniśmy uruchomić trochę pragmatyzmu i niestety cynizmu, bo jeśli tego nie zrobimy dzisiaj, nawet bardzo dużymi kosztami, to za chwilę ten kosz może być dla nas większy. Jeśli Ukraina nie przetrwa, jeżeli zostanie przez Rosję zdominowana i będzie opanowana w jakiś sposób, czy będą tam quasi rządy ukraińskie, ale prorosyjskie, no to wtedy ten kosz będzie dla nas większy, bo, bo będziemy mieli w granicach państwo albo upadłe, zdominowane przez Rosję, i to problem stanie się naszym zdecydowanie bezpośrednim problemem. Panie Pukowink, to na koniec taki pozytywniejszy akcent rozbicie się grupy dywersantów ogłoszone dzisiaj przez e, premiera Gawkowskiego, ministra Siemoniaka. E, pytanie ogólne, no, czy stety, czy niestety będziemy mieli takich sytuacji więcej w najbliższym czasie według pana? Mamy i będziemy mieć to się dzieje tu i teraz. E, tak jak powiedziałem, Rosja prowadzi w stosunku do nas bardzo aktywne działania do nas. Mówiąc do nas mam na myśli zawsze wszystkie państwa natowskie, wszystkie państwa Unii Europejskiej i koalicji wspierającej Ukrainę. Tak. Ja tutaj przyniosę sobie materiał, co prawda są prasowe, które mówią o komunikatach, chociażby niemieckich, gdzie Niemcy udaremnili przygotowania do próby zamachu na prezesa firmy Rheinmetall, która jest firmą zbrojeniową i chociażby produkuje leopardy i wspiera Ukrainę bardzo mocno. Do sabotażu na bazę w Geilenkirchen, gdzie stacjonują samoloty AWACS, gdzie we Francji ujawniono bodajże 190. Różnych portali prorosyjskich. W Niemczech około 400, gdzie dzisiaj minister Gawkowski i pan minister Siemoniak wyszli i powiedzieli o właśnie przeciwdziałaniu i wykryciu takiej grupy, która przygotowywała się do, do działań destrukcyjnych, raczej w cyberprzestrzeni. A wspomniał pan, że mieliśmy nie tak dawno atak hakerski, cybernetyczny na Polską Agencję Prasową. Więc tych elementów jest coraz więcej i one będą się działy. To będą próby destrukcji systemu instalacji krytycznych, jak w czasie rozpoczęcia olimpiady w Paryżu, awarie na kolejach francuskich. To mogą być podpalenia i wiele, wiele innych rzeczy. I tak wszystkie one trzeba badać pod kątem działania Rosji, co nie znaczy one wszystkie będą sprowokowane przez Rosję, ale nie można tego wykluczyć. Panie pułkowniku, tu stawiamy kropkę dziękujemy Państwu za obecność, za pytania, za głosowanie w ankietach, też za telefony. Oczywiście zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, ponieważ większość z Was tego nie robi i nam to pomaga się rozwijać, a Wam zajmuje tylko kilka sekund i nic nie kosztuje za wszystkie subskrypcje. Oczywiście z góry dziękujemy i dziękujemy naszym gościowi, którym jest właśnie pułkownik Maciej Matysiak. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.